To jak spędzacie ferie, powiedzcie? Głównie trenujemy, ale też mamy na przykład takie frajdy na obozie, na przykład lodowisko, park trampolin lub mieliśmy jeszcze ściankę spinaczkową i kręgle. Okej, okay. Jak spędzacie ferie, powiedzcie, tak na sportowo cały czas, czy jeszcze jest okazja porobić coś innego? Znaczy w drugim tygodniu mamy wolne, tak jakby. Po obozie, jakby po treningu wszystkich po 14, staramy się utrzymać integrację na przykład z kolegami i gramy razem w gry. O. A gdzieś jedziecie, wyjeżdżacie, coś jeszcze będziecie robić na ferie? Mamy jeszcze trening i park trampolin. No dobra, ale potem jest jeszcze drugi tydzień ferii. W drugim tygodniu mam nadzieję, że też tu przyjdę na łyżwy, bo muszę w końcu sobie nowe łyżwy kupić, bo nie mam swoich. A ty co będziesz robił w następnym tygodniu? No, z rodziną będę czas. Pierwszy tydzień zaplanowaliśmy na lodowisku, z racji tego, że niestety śniegu nie ma poza lodowiskiem. W związku z powyższym codziennie tutaj spędzamy do południa, a w przyszłym tygodniu, że tak powiem, są półkolonie dla syna, a ja wracam do pracy. Jak tam pierwszy tydzień ferii, powiedz, no i jak frajda na lodowisku? Fajnie, fajny lód i się fajnie jeździ. To jest pierwszy rok, kiedy jeżdżę, no i jest bardzo fajnie. Łyżwy są fajne, bo będę miał duże mięśnie przez to. My jesteśmy bardzo aktywni, my już mamy narty za sobą. Już cały tydzień byliśmy w Białce Tatrzańskiej, więc my już narciarstwo feryjne mamy za sobą. Co prawda przed feriami, kiedy jest mniej zdecydowanie ludzi na stoku. Albo dziadek do nas przyjeżdża i będziemy się z nim bawić i chodzić na basen i tak dalej. Albo pojedziemy gdzieś, mamy zamiar jechać na ferie do Zakopanego albo gdzieś, na jakieś narty albo coś. Na feriach jadę do babci, a już jak się zaczyna, znaczy kończą ferie, to przyjeżdża kolejna babcia.